Państwa, wysłuchaliśmy utwór pod tytułem W bieli skrzydeł anioła w wykonaniu Darii Matki, uczennicy Brzozowskiego Gimnazjum. Daria jest laureatką ogólnopolskiego konkursu muzycznego organizowanego przez Fundację Dar Serca, którego główną nagrodą było nagranie tradycyjnej polskiej kolędy w duecie z artystą polskiej sceny muzycznej. I tak Daria wykonała wraz z Damianem Ukleyem, laureatem tytułu The Voice of Poland, kolędę Gdy się Chrystus rodzi na płycie Dar Serca, kolędy z gwiazdami telewizji TVN. W imieniu organizatorów bardzo serdecznie witam Państwa na koncercie noworocznym w Brzozowie 2014. Organizatorami dzisiejszej uroczystości jest Zarząd Powiatowy Polskiego Stronnictwa Ludowego w Brzozowie oraz pan Dariusz Sobieraj, radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Ponownie na naszą scenę zapraszamy Darię Nortkę, która zaśpiewa piosenkę pod tytułem Ale jestem z repertuaru Anny Marii Jopek. Daria od kilku już lat gości na imprezach okolicznościowych, spotkaniach brzozowskiego PSL-u, na których mieliśmy przyjemność poznać jej talent i umiejętności wokalne. Występ Darii zawsze wprowadza niepowtarzalny klimat i atmosferę, o czym Państwo będą mogli przekonać się ponownie. Przed Państwem Daria Nortka! Thank you.
przedstawiciela organizatorów, pana Marka Owsianego, prezesa powiatowego zarządu Polskiego Stronnictwa Ludowego w Brzozowie o dokonanie otwarcia oficjalnej części dzisiejszego spotkania. Szanowni Państwo, ja niczym rozpoczniemy oficjalne spotkanie, przemówienia, powitanie gości. Chciałbym podziękować Darii za tak piękny śpiew. Daria jest z nami, ja pamiętam, ja taka malutką dziewczynką, próbowała na skrzypcach, dalej to robi z dużymi sukcesami. Także Dario, proszę Cię tutaj. Prosiłbym o powstanie. Do hymnu Polskiego Stronnictwa Ludowego roku. Ponownie nas w ludowej rodzinie tutaj w Brzozowie od kilku dobrych lat spotykamy się na przełomie roku, na początku roku, aby zaplanować nowy rok, podsumować, a tak naprawdę duże koleżeńskie samorządowe spotkanie. Chciałbym z tego miejsca przywitać wszystkich, ale w szczególności gości, którzy przybyli tutaj na nasze tutaj coroczne spotkanie. Witam posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, szefa przewodniczącego klubu parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego, Jana Burego, szefa podkarpackich ludowców. Witam wiceministra sprawiedliwości Wojciecha Węgrzyna, rodaka ziemi krośnieńskiej. Witam radnego sejmiku województwa podkarpackiego Dariusza Sobieraja. Wielu go zna jako dobrego lekarza. Witam mojego serdecznego kolegę, prezesa Podkarpackiej Izby Rolniczej, Stanisława Bartmana. Witam dyrektora Agencji Rynku Rolnego, Andrzeja Wróbla. Szczególnie chciałbym powitać ciepło, gorąco, zarazem podziękować za pomoc przy organizacji udostępnienie tego wspaniałego lokum, pięknej sali, burmistrza miasta i gminy Brzozów, Józefa Rzepkę. Chciałbym przywitać również przewodniczącego Rady Gminy Stanisława Pilszaka wraz z radnymi. Witam wicewójta gminy Dydnia, Stanisława Pałysa. Witam moich kolegów, kierowników biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Brzozowie, Dariusza Kamińskiego, Sanoku, Jana Kuczny, Krośnie, Stanisława Majdę oraz Krzyżowie Stanisława Midury. Pawła Midury. Witam nadleśniczego Nadleśnictwa Brzozów Andrzeja Dąbrowskiego. Witam serdecznie moich kolegów z Kniei, prezesów kół łowieckich w Brzozowie, prezesa Janusza Pańko, koło łowieckie Barzan, prezesa Bolesława Kostura, koło łowieckie Jeleń.
prezesa koła Ostoja, pana kolegę Olejarskiego. Witam wszystkich zaproszonych, witam radnych, witam delegatów do Podkarpackiej Izby Rolniczej, witam serdecznie prezesów Ochotniczych Straży Pożarnych, naczelników, strażaków, wszystkich Państwa, których nie wymieniłem z imienia i nazwiska. Szanowni Państwo, koleżanki i koledzy, kolejny raz spotykamy się w różnych miejscach, w różnych gminach. Jest to taka tradycja ludowców ziemi brzozowskiej, że spotykamy się często. Nie po to, żeby politykować, nie po to, żeby krytykować, nie po to, żeby tylko narzekać, ale po to, żeby spotkać się, porozmawiać w miłej atmosferze, zaplanować, co należałoby jeszcze zrobić. Brzozowie, Norsów, Dyni, pozostałe gmina w całym powiecie. Bo to od nas, szanowni Państwo, koleżanki, koledzy, od nas zależy, w jakich warunkach będziemy żyli. To od nas zależy, czy będziemy mieszkali w powiecie, którego się nie będziemy wstydzić, którzy będą dobrzy samorządowcy, którzy na każdym miejscu będzie widać postęp związany z rozwojem infrastruktury, rozwojem gospodarki, tworzeniem miejsc pracy. Jesteśmy w roku 2014. Rok 2014 jest rokiem szczególnym. Szanowni Państwo, koleżanki, koledzy, jest to rok bardzo ważny dla wszystkich. W tym roku odbędą się podwójne wybory. Wybory do Europarlamentu. Wielu mówi, ale to daleko, to nas nie dotyczy. Właśnie to nas dotyczy. Bo jeśli tam będą właściwi przedstawiciele, tam tworzy się prawo. Pośrednio to prawo tutaj będziemy wszyscy realizować, bo ono będzie skutkiem prawa europejskiego. To jest bardzo ważne. Ten rok jest rokiem wyborów samorządowych. To tak naprawdę samorządowcy decydują, w jakim kierunku idzie sołectwo, gmina, miejscowość, powiat, a dalej idąc sejmik województwa podkarpackiego decyduje, jak będzie wyglądało nasze województwo. To od nas wszystkich zależy, jak zaangażujemy się w wybory, czy będziemy startować, jakie idee będziemy popierać. Rok 2014 jest rokiem szczególnym ze względu na dziesięciolecie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Szanowni Państwo, od 10 lat nie ma granic. Możemy zwiedzać Europę za pracą, w różnych celach choćby turystycznych. To jest to, na co Polska bardzo długo czekała. Ale szanowni Państwo, 10 lat Unii Europejskiej. Byli tacy, którzy 10 lat temu mówili, przyjdą, zabiorą Niemcy wszystko. Nic nie zabrali. Jak widzę, wokół nas jest więcej dróg, więcej wyremontowanych szkół, przedszkoli, sal gimnastycznych, nowych inwestycji, kanalizacji, wodociągów, remontowany szpital brzozowski, piękny rewitalizacja tutaj ratusza, szpitala. Ale ci mówią dalej, zabiorą, nic się nie dzieje. Szanowni Państwo, dzieje się bardzo dużo. Jesteśmy na obszarach wiejskich, wielu z Was jest rolnikami, korzysta z dopłat bezpośrednich. W województwie podkarpackim przez ostatnie 10 lat ponad 3,5 miliarda złotych zostało wypłacone rolnikom w ramach dopłat bezpośrednich. Taki mały Brzozów, gdzie wielu mówi, jak to można prowadzić produkcję rolniczą. Rok w rok ponad 20 milionów złotych jest wypłacane. Czy to jest stricte wykorzystywane rolniczo? A to są pieniądze, które są małym, a może kiedyś większym motorem napędowym. Agencja Restrukturyzacji realizowała, tylko Agencja Restrukturyzacji zrealizowała programy na kwotę ponad 7 miliardów złotych. Modernizacja gospodarstw rolnych, renty strukturalne, tworzenie miejsc pracy w województwie podkarpackim. Ponad 4 tysiące miejsc pracy powstało z dofinansowaniem 100 tysięcy złotych. Innowacje dla przedsiębiorców. Szanowni Państwo, to się rozwija. Te pieniądze widać. Ale dalej niektórzy mówią, nic się nie dzieje. Polska zdradzona, nic się nie dzieje. Nic nie skorzystaliśmy. A tak się, szanowni Państwo, dzięki temu, że ponad 10 lat temu przedstawiciele Polskiego Stronnictwa Ludowego
decydowali, walczyli o to, jak będzie wyglądał budżet dla Polski. Ten budżet w okresie ostatnich 10 lat był realizowany z dużym zaangażowaniem. Polska jest największym beneficjentem, jeśli chodzi o środki Unii Europejskiej. To nie znaczy, że to jest wszystko. Potrzeby są jeszcze większe, ale to od nas będzie zależało, jacy gospodarze będą tym budżetem decydować. Od 2014 roku zaczyna się nowa perspektywa, 2014-2020. Jest to ostatni tak duży budżet dla Polski, ponad 100 miliardów euro. To wielu z was siedzących tu na sali, burmistrzowie, samorządowcy, od nich będzie zależało, najpierw muszą wygrać wybory, ale myślę, że po ciężkiej pracy ostatnich lat to nie będzie aż tak trudne, ale to od nich będzie zależało, szanowni państwo, ile pieniędzy wykorzystamy dla Podkarpacia, ile wykorzystamy dla Brzozowa i poszczególnych gmin. Bo bądźmy pewni, bez środków Unii Europejskiej gminy niewiele mogą inwestować. To widać. Przez ostatnie lata każda impreza, która się odbywała koło gospodyń, lokalnej grupy działania, wszędzie był taki mały szyldzik sfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Dlatego nie można mówić, że nie działo się i nie dzieje się. Myślę, że to przewodniczący klubu parlamentarnego PSL przedstawi szerzej. Ale szanowni państwo, nie mogę przejść obojętnie, jeśli słyszę, nic się nie wydarzyło. Pieniądze niewykorzystane, stracone. Na pewno zawsze można więcej. Bo ten budżet, jak jest dla Polski przygotowany na najbliższe lata, on jest przygotowany dla Polski. To od nas będzie zależało. Od decydentów, rządu, samorządów lokalnych, jak skutecznie przygotuje dobre dokumenty, przekona, że to ten projekt ma być realizowany. Szanowni państwo, i tak powinno to wyglądać i przekonany jestem, że budżet wykorzystamy najlepiej, jak tylko jest możliwe. Bo po 2020 roku będziemy w Unii Europejskiej, będą wsparcia finansowe, ale będziemy krajem starej Unii, gdzie już to dofinansowanie może być inne. Dlatego, szanowni państwo, róbmy wszystko, aby nasze działania, działania od samorządu, ludzi wszystkich dobrej woli tutaj działających, skończywszy na radnych sejmiku, parlamentarzystach, aby te pieniądze tutaj spływały. I to będzie zależało, jakie będą wybory do Europarlamentu, to będzie zależało tego, kto będzie burmistrzem, kto będzie was reprezentował, kto będzie reprezentował was w gminie, radni. Pytanie, czy ci, którzy ciągle narzekają, nic nie robią, malkontentstwo totalne, czy ci, którzy krok po kroku mają marzenia i będą je realizować. Szanowni państwo, chciałbym z tego miejsca też podziękować wszystkim organizacjom. Zarząd Powiatowy Polskiego Stronnictwa Ludowego w Brzozowie współpracuje bardzo szeroko z kołami gospodyń wiejskich, z ochotniczymi, strażami pożarnymi, innymi stowarzyszeniami, ludowymi klubami sportowymi. Wiele których tych stowarzyszeń powstaje coraz więcej. Bo powstają też dlatego, że mogą korzystać z różnych drobnych, małych grantów, na które należy się przygotować i uzyskać pieniądze. Chciałem podziękować za to. Myśmy realizowali wiele inicjatyw, szkoleń, spotkań, kursów wspólnie z różnymi organizacjami. I to będziemy robić. Chcemy być praktyczni, chcemy być dla państwa, ale też przychodzi czas wyborów samorządowych. Zrobimy wszystko, zachęcimy wielu osób, żeby na naszych listach. To nie będzie politykierstwo, to będzie pomysł, aby w powiecie brzozowskim, w poszczególnych gminach byli ludzie w samorządach tacy, którzy rozumieją, na czym polega samorząd, którzy rozumieją, skąd należy szukać środków. Bo bez środków Unii Europejskiej, które następne lata będą, naprawdę niewiele możemy zrobić. Szanowni państwo, dziękuję wszystkim, zachęcam do współpracy. Szanowni państwo, jesteśmy na co dzień, jesteśmy w różnych organizacjach wspólnie. Dlatego są tutaj myśliwi, strażacy, wielu, wielu mógłbym wymieniać, przedstawiciele, ale my współpracujemy, my się nie patrzymy kto, skąd i z kim. My wspólnie razem. Szanowni państwo, i za to dziękuję, za zrozumienie. Naprawdę dziękuję bardzo za to, że możemy w różnych miejscach korzystać choćby z tak pięknej sali jak tutaj, z przychylności pana burmistrza, bo to świadczy o współpracy. Możemy się różnić w pewnych sprawach, ale łączy nas jedno. Próbujmy do Brzozowa, na powiat brzozowski, ściągać jak największe środki, szukać pomysłów, szukać ludzi, którzy znajdą tutaj pomysł dla powiatu. Ale są tacy, którzy jeśli mają
inny znak w klapie, uważałem, że wszyscy pozostali to wrogowie. Wszyscy, totalne teoria spisku. Szanowni Państwo, tak się nie da. Myślę, że tak się nie da, bo wystarczająco widzimy czasami z tych szklanych ekranów, jak jeden na drugiego napada, a to tak się nie da. My tutaj żyjemy, pomimo że jesteśmy w różnych stronnictwach, partiach. Uważam, że powinniśmy się szanować i współpracować. My tacy jesteśmy. I za to Wam dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu wiceministra sprawiedliwości, pana Węgrzyna. Chciał złożyć nam życzenia. Rzadko bywa na ziemi brzozowskiej, ale najważniejsze jest, że dzisiaj znalazł czas i jest tutaj. Zapraszam Was. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. No, musiałem znaleźć czas, jak kolega powiedział, jestem z ziemi krośnieńskiej, no, krośnieńsko-jasielskiej. Z Brzozowem niestety nie miałem do czynienia, żałuję bardzo, bo wiem, że tu ludzie, tak jak i na całym Podkarpaciu, wszyscy są bardzo serdeczni, otwarci, pracowici, dbają o wykorzystywanie każdego euro, każdego eurocenta, aby u nas było coraz ładniej. Jest ładniej, ja już przy wielu okazjach mówiłem, powtórzę, że Podkarpacie to miejsce bardzo ładne. Zachęcam, często spotykając się z ludźmi z całego świata, do odwiedzania naszego regionu. Udało mi się sprowadzić Amerykanów, udało mi się sprowadzić tu również Tunezyjczyków, którzy zachwyceni byli tym rejonem, szczególnie Amerykanie z Chicago. Jak Państwo doskonale wiecie, 8 sędziów przyjechało, bo Amerykanie w Chicago myślą, że ta Polska tutaj to jest taka, że tu jeszcze XIX wiek. Natomiast jak zobaczyli, jak sądy wyglądają, jak infrastruktura, byli zachwyceni, co oczywiście wpłynęło pozytywnie na nasz obraz w Stanach Zjednoczonych. Nie chciałbym przedłużać, bo przede wszystkim dołączam się do życzeń dla Darii. Pięknie śpiewa, jasny, czysty głos. Sam bardzo lubię śpiewać i tak jak śpiewała, pomyślałem sobie, że może kiedyś będę miał okazję i przyjemność zaśpiewać z nią w duecie przy jakiejś okazji. Może dzisiaj orkiestra czeka, pan burmistrz mi mówił, że to cudowna orkiestra, że zawsze jest pełna sala, a zatem nie chciałbym również przedłużać ze względu na tremę, jaka wśród artystów jest w dniu dzisiejszym. Dziękuję jeszcze raz za zaproszenie. Państwu życzę wszystkiego najlepszego, sukcesu, dużo zdrowia, pomyślności. Wielu życzę reelekcji albo zdobycia mandatu w tym roku, trudnym roku, bardzo trudnym. Walki o pieniądze, bo tych pieniędzy dzięki koalicjantowi, jakim jest Polskie Stronnictwo Ludowe, jest dużo i warto wykorzystać, a na Podkarpaciu ta umiejętność jest na najwyższym poziomie. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Prosiłbym o zabranie głosu pana Dariusza Sobiereja, radnego sejmiku województwa podkarpackiego, naszego tutaj rodzinnego lekarza. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Tutaj kolega minister Wojtek nie powiedział, a stoczyliśmy bój, może jeszcze nie wygrany do końca, ale na pewno ważny, o to, aby został sąd w Brzozowie. Jest szansa taka, że jeszcze być może ta lista się poszerzy, bo jeżeli się zacznie rozbieranie powiatu, jeżeli zniknie sąd, zniknie prokuratura, to po kolei powiat może ulec degradacji. Mam zaszczyt być współorganizatorem dzisiejszego noworocznego spotkania członków stronnictwa, ale w tym spotkaniu uczestniczy liczne grono samorządowców, działaczy społecznych, sympatyków, wiernych przyjaciół, sojuszników i bliskich mi osób. Gościmy również wybitnych przedstawicieli życia politycznego kraju, pana ministra, przewodniczącego klubu parlamentarnego. To w rękach właśnie tych osób jest ustawa legislacyjna. To oni kształtują prawo, to oni uczestniczą w rządzie, są naszymi przedstawicielami w rządzie, ale również od nich więcej wymagamy i do nich się zwracamy ze wszystkimi swoimi kłopotami. Dziękuję serdecznie wszystkim, którzy przyjęli zaproszenie i pomimo licznych swoich obowiązków służbowych, zawodowych, domowych, przyjechali do Brzozowa i uczestniczą w dzisiejszym spotkaniu. Stało się już tradycją, że na progu nowego roku organizujemy spotkania noworoczne. W tamtym roku było spotkanie w Krośnie, ponad 800 osób, gdzie był prezydent miasta Krosna, burmistrzowie z Rymanowa, z Jasła, ze wszystkich okolic, gdzie mówiliśmy, podsumowaliśmy rok 2013, a w tym roku chcemy podsumować tu na ziemi brzozowskiej ten rok 2013,
ale również powiedzieć o tym, co chcemy zrobić w 2014. My, nasz piękny region jest częścią dużego województwa i wspólny nasz głos mieszkańców i samorządowców kilku powiatów jest głosem mocnym, ważnym i musi się liczyć w skali województwa. Mieszkańcy byłego województwa krośnieńskiego dotknięci są tymi samymi problemami. Bezrobocie, ucieczka młodzieży do wielkich miast, za granicę, niedoszacowanie inwestycji, zbyt małe wsparcie samorządów, zbyt małe nakłady na służbę zdrowia. To wspólnota interesów gospodarczych przemawia za tym, aby samorządowcy mówili jednym głosem. Dla mnie, jako dla radnego, niezrozumiały jest fakt, że Jasło i Brzozów zostały pominięte przez obecny zarząd województwa podkarpackiego i nie zostały włączone do krośnieńskiego obszaru funkcjonalnego i nie są zaliczane do rzeczywistych biegunów wzrostu, a zaliczany jest sam Zagórz i Lesko. Tą decyzją wykluczono Brzozów i Jasło przez obecny zarząd i nie dano szansy naszemu regionowi. Nie dano szansy na rozwój, na inwestycje, na spadek bezrobocia, na utrzymanie miejsc pracy i na zatrzymanie migracji młodzieży. W przyszłym roku, w przyszłym tygodniu w Krośnie, w tym co będzie, jest ważne spotkanie, gdzie są planowane przyjęcie planu strategicznego inwestycji na lata 2014-2020. I tam samorządowcy musimy być aktywni, musimy mówić i wyrażać swoje potrzeby, bo inaczej olbrzymie pieniądze z Unii Europejskiej, te pieniądze, które między innymi rząd Polski z obecnością Polskiego Stronnictwa Ludowego nam przygotował, mogą przepaść, mogą nie zostać zaabsorbowane dla naszego samorządu. Dzięki dofinansowaniu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego będziemy realizować największą inwestycję na terenie powiatu brzozowskiego, czyli obwodnicę Brzozowa, której szacunkowy koszt wynosi 75 milionów. O tę inwestycję burmistrz miasta Józef Rzepka i radni zabiegali od wielu lat i przy wsparciu naszych parlamentarzystów i rządu dojdzie ona do skutku, a koniec w przyszłym roku, bo pozwolenia już w czerwcu. Już w czerwcu to pozwolenie wydane przez Regionalną Dyrekcję Dróg z Rzeszowa by uległo unieważnieniu. Jest to nasz wielki sukces. Musimy o tym mówić. To są pieniądze unijne, to są pieniądze naszego samorządu, ale to są pieniądze tego rządu, który te pieniądze dla nas przygotował. Zbliżamy się do końca kadencji 2010-2014. Dzięki również Państwa zaangażowaniu, pomocy, jestem radnym sejmiku województwa podkarpackiego i do niedawna byłem jego wiceprzewodniczącym. Mogę reprezentować nasz region we władzach samorządowych w Rzeszowie i mogę wspierać wszystkie inwestycje z terenu województwa tej części powiatu brzozowskiego, które dzięki również mojemu wsparciu doszły do skutku. Wiedzą o tym dobrze wójtowie i samorządowcy gminy Dywnia, Domarac, Haczów, Jasienica, Nozdrzec. Mógłbym wymieniać wiele inwestycji, bo w Brzozowie rewitalizacja rynku, bo teraz jak pójdzie obwodnica, to proszę Państwa, trzeba będzie zatrzymać ludzi, którzy pędzą w Bieszczady. Trzeba im coś więcej zaoferować, trzeba im pokazać, że tu jest nowy rynek, że tu jest Muzeum Fastnachta, że tu jest piękna kolegiata, że trzeba zatrzymać się w starej wsi. Bo na terenie gminy Brzozów były nowe sale w starej wsi, w Chumniskach, była szkoła w Przysiednicy robiona. W sumie ponad 40 milionów złotych pozyskanych przez w tej kadencji na potrzeby samorządu miasta Brzozowa. W Jasienicy, Wojska Orli, w Orzechówce, w Bliznę. Również tam był GOPS, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, który był daleko na liście rezerwowej. Dzięki temu, że przyznaliśmy więcej środków, on mógł zostać zrealizowany. Wodociąg, który jest w tej chwili w budowie. Śmiem powiedzieć wszystkim radnym gminy Jasienica, że tak dobrego budżetu i takiego wsparcia, jak miała, dzięki również mojemu udziałowi, dawno nie było. W Haczowie, Orgnik, termomodernizacja budynków, modernizacja oczyszczalni ścieków, chodniki, może niewielkie odcinki, ale zawsze w Jasionowie, w Trześniowie, w Domaradzu, remont drogi z chodnikami w Baryczy, w Dybni, remont tego mostu w Niebocku. Bo ktoś powiedział, że widzicie, władza się zmieniła w czerwcu i już w czerwcu jest most. Żeby ten most był, mógł być remontowany w Niebocku, to ja w styczniu musiałem ściągnąć komisję po to, żeby mogła wpisać w plan budżetowy. Wiedzą o tym samorządowcy dobrze, że coś, co jest robione pod koniec
grudnia muszą je być w preliminarzu zapoczątkowane i wpisane wcześniej. Tam był jeszcze i drugi most wpisany, ten, który jest w Dybni, ale niestety obecny zarząd uznał, że zrobimy w innej części województwa. W Nowcu wójtowi Antoniemu nie trzeba przeszkadzać. I tam, gdzie się do mnie zwrócił, zawsze pomogłem i widać jego pracę. Wreszcie powiat brzozowski. Szpital Brzozowski jako jeden, jedyny i pierwszy dostał od nas wsparcie. Nigdy wcześniej w historii województwa podkarpackiego żaden zarząd nie przeznaczył żadnych pieniędzy poza szpitale wojewódzkie. Ktoś powiedział tak, doktor Dariusz Sobieraj dba o szpital Krośnieński, to prawda. Ale szpital w Brzozowie ma nową salę operacyjną. A szpital w Krośnie nie miał i było dostosowanie do 2016 roku. Gdybyśmy tego teraz nie zrobili, a kosztował on 60 milionów, to już byśmy nie mieli szansy, żeby tego zrobić. To my na początku kadencji, dzięki mojemu uporowi, dzięki temu, że Marek Owsiany siedział, że tak powiem, mi na głowie i Tadziu Stec, że trzeba pomóc. Dzięki temu, że w kampanii mówiliśmy, że trzeba pomóc szpitalowi, gdzie inni na styku kadencji nie przyznali tych pieniędzy. My daliśmy 5 milionów. Ktoś powiedział na sesji, że nie dali 10. No dobrze, ale to był pierwszy i jedyny taki przypadek, gdzie ja powiedziałem, że Brzozów jest równy Rzeszowowi. Postawiłem znak równości, że onkologia oddycha dwoma płucami. Tym dużym płucem rzeszowskim i tym mniejszym płucem krośnieńskim. To ktoś później, płucem brzozowskim, to ktoś później przetłumaczy, że ja chciałem połączenia. Nie. Zobaczcie sobie Państwo, że postawiłem duży szpital na równi z mniejszym szpitalem. Dobrym, bardzo dobrym, ale mniejszym. To pozwala teraz aplikować do pieniędzy unijnych. Bo ja w ramach klubu naszego Polskiego Stronnictwa Ludowego byłem sprawozdawcą i inspiratorem tego, żeby powstał kierunek lekarski na Wydziale Medycznym. Olbrzymie pieniądze poszły na Uniwersytet Rzeszowski. Ostatnio na nauki podstawowe ponad 26 milionów. Dlatego teraz, w tej perspektywie 2014-2020 można wpisać, że rozwój onkologii. Ale tamta moja decyzja, uważam, była najlepsza. To ja również starałem się teraz, w tym roku 2013 na Komisji Zdrowia przegłosowaliśmy jednogłośnie 3 miliony dla Brzozowa, a zarząd w dniu sesji ściągnął z 3 na 1,5. Bo łatwo się krytykuje, ale trudniej jest zdobyć te pieniądze. Bo żeby zdobyć te 5 milionów dla Brzozowa, musiałem zaciągnąć zobowiązania jako radny wobec Mielca, Stalowej Woli i Przemyśla. Żeby tam ci radni chcieli zagłosować, chcieli uznać prymat Brzozowa. A przecież tych oddziałów onkologii jest coraz więcej. Wspólnie z doktorem Dariuszem Sawką, który jest wicedyrektorem do spraw onkologii, zorganizowaliśmy sympozjum na temat leczenia raka prostaty i konieczności brachyterapii. Na tym sympozjum jako konsultant wojewódzki ściągnąłem wszystkich specjalistów z terenu województwa podkarpackiego i powiedziałem im tak. Jeżeli jest pacjent do operacji radykalnej i się nadaje operować, ale jeżeli nie nadaje się, to wskazałem jako ośrodek referencyjny Brzozów. I dlatego tak pięknie brachyterapia wystartowała w Brzozowie. Dlatego ma tak dobre osiągnięcia. Ale to legło u podstawy tego sukcesu. Mógłbym wymieniać liczne inwestycje z zakresu programu rozwoju obszarów wiejskich, czy też wsparcia dla kościołów w Brzozowie, w Bliznę, w Jasionowie, Świętej Katarzyny, Kościół, w Domaradzu. Mógłbym wymieniać przez podległe nam jednostki organizacyjne pomoc dla Straży Pożarnej. Ale to moje wystąpienie jest po to, żeby Państwu uzmysłowić, że tego czasu nie przespałem, że ten mandat, który miałem dzięki również i Państwa poparciu, wypełniłem dobrze, wypełniłem mądrze. Mam nadzieję, że te wszystkie działania, zarówno samorządowcy, jak i mieszkańcy, dostrzegają i potwierdzają. Jednocześnie bardzo dziękuję za liczne zaproszenia na różne uroczystości na terenie miasta i powiatu brzozowskiego. Przepraszam, iż nie zawsze mogłem w nich uczestniczyć, ale jestem chirurgiem. Również pracuję, nie mogę odejść od stołu. Więc dlatego wielokrotnie, jeżeli miałem gdzieś jechać, tak jak było na poświęceniu w szpitalu brzozowskim nowego pawilonu i nagle przychodzi do mnie asystent, mówi: szefie, trzeba zostać, bo jest krwawienie. Wciągam krawat, zostaję na miejscu. Ale starałem się wszystkim tym, którzy się do mnie zwrócili pomóc, w każdej sprawie i zawodowej, i osobistej, i samorządowej. Szanowni Państwo,
Jesteśmy potrzebni Polsce. Jesteśmy potrzebni Podkarpaciu. Jesteśmy potrzebni jako działacze Polskiego Stronnictwa Ludowego naszej ojczyźnie, bo my jesteśmy blisko ludzkich spraw, bo dla nas człowiek jest najważniejszy i jemu podporządkowujemy swoje działania. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Chciałbym poprosić tutaj kolegę prezesa Stanisława Bartmana, szef rolników, szef Podkarpackiej Izby Rolniczej. To on dzisiaj ma największy zgryz, bo z ministrem zabiega o to, żeby też małe gospodarstwa z Podkarpacia, różna specyfika, jak to pogodzić, żeby pogodzić większych z mniejszymi. Ale to myślę, że na co dzień jego praca w Warszawie, praktycznie większość czasu przybywa w Warszawie jak na miejscu. Efekty zobaczymy niedługo. Zapraszam bardzo. Kolego pośle, drogi ministrze, szanowny kolego doktorze, kolego radny, wspaniały człowieku, koleżanki i koledzy, bracia rolnicy. Kolega Darek mówił o służbie zdrowia. Chciałem dwa słowa powiedzieć na temat podkarpackiego rolnictwa. A zacznę od tego, że każde jedno spotkanie świąteczno-noworoczne to okres taki, gdzie my jako chłopi, jako ludowcy spotykamy się i dziękujemy wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób pomagali nam w tej trudnej pracy, jaka jest praca na roli. Chciałem tutaj na samym początku podziękować za zaproszenie na dzisiejsze spotkanie. Jest to dla mnie jako dla przedstawiciela rolników wyróżnienie, że prezes powiatowy i zarazem dyrektor Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddział Podkarpacki zaprasza mnie jako Stanisława Bartmana na takie spotkanie. Kolego Marku, serdecznie dziękuję. Muszę też wyrazić wolę wszystkich tych ludzi, którzy dzięki uprzejmości pracownikom Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa mogli skorzystać z jakiegokolwiek dofinansowania do swoich gospodarstw. Moi kochani, wy jako mieszkańcy powiatu brzozowskiego jesteście naocznym świadkiem naszych kolegów, którzy jadą z centralnej Polski i nie tylko w Bieszczady i przejeżdżają przez was powiat. Powiat zadbany, drogi wyremontowane, chodniki zrobione, piękne elewacje na budynkach. Jest to chlubą dla nas. To, co tutaj kolega Marek powiedział, ze względu na obowiązki, jakie wziąłem na siebie, dość często jadę do Warszawy. I powiem tak, że mazowieckie, świętokrzyskie nie umyło się do nas. My jesteśmy rzeczywiście terenem takim, gdzie widać tą pracowitość, o której przed momentem mówił między innymi mój przezacny kolega Darek Sobiraj. Chcę powiedzieć jedno, żeby rozwiać wszelkiego rodzaju niedomówienia, że nasze małe gospodarstwa na Podkarpaciu w nowej perspektywie, jaka jest na 2014-2020, na pewno nie stracą. Powiem tak, oprócz tego, co było w okresie poprzednim, z jakichkolwiek środków my jako rolnicy mogliśmy korzystać, dochodzi następne działanie. Następne działanie jest to w rodzaju socjalu 60 tysięcy złotych na gospodarstwo to niskotowarowe. Gospodarstwa niskotowarowe to tak na okrągło powiedzieć gospodarstwa do około 12 hektarów. Czyli wszystkie dopłaty, wszystkie możliwości, jakie mogły te gospodarstwa wykorzystać,
dodatkowa pula dla takiego gospodarstwa jest 60 tysięcy złotych na nową perspektywę. Chciałem tutaj skorzystać z tego, że siedzi nasz kolega, poseł ziemi podkarpackiej, kolega Jan Bury, żeby przekazał. Ja to robiłem 2 dni temu, ale osobiście, żebyś kolego pośle podziękował ministrowi Sawickiemu, ministrowi Kalembie za to, że przygotowali takie wnioski i wybronili to, jeśli chodzi o nową perspektywę finansowania. Serdecznie cię o to proszę. Moi kochani, kończąc, bo ja nie jestem takim wspaniałym mówcą jak pan doktor, bo ja jestem chłop, rolnik od uprawy ziemi. Chciałem wam wszystkim życzyć, żeby 2014 rok dla wszystkich tutaj obecnych na tej sali, dla waszych rodzin, był rokiem łaskawym, żeby nas ominęły wszelkiego rodzaju klęski, żebyśmy nie musieli tutaj zwracać się do samorządów, czy gminnych, czy powiatowych, czy wojewódzkich, jako gminy, jako sołectwa, o jakakolwiek pomoc. Dlatego życzę wam, żeby 2014 był rokiem łaskawym, a ktokolwiek będzie startował w jakichkolwiek wyborach, na czele z waszym burmistrzem Józefem Rzepką. Panie burmistrzu, ja panu życzę, byś pan miał 90% poparcia, byś pan wybory wygrał. A koledze prezesowi Polskiego Stronnictwa Ludowego, koledze Janowi Buremu, życzę, żeby 2014 rok nie był takim brzydkim rokiem, tak, jeszcze raz powtórzę, takim brzydkim rokiem, żeby w naszych szeregach Polskiego Stronnictwa Ludowego nigdy nie było zdrajców. Szczęść Boże, kolego Janie! Dziękuję bardzo. Jeszcze dodam, że prezes na co dzień jest też radnym sejmiku województwa podkarpackiego i sprawy rolnictwa też sejmiku realizuje. Dodam, bo o tym nie było mowy, że to z inicjatywy prezesa Bartmana, Dariusza Sobieraja, radnych klubu PSL-u, Platformy, SLD, wspólnie powstał program wypasowy, ogólnie mówiąc, gdzie rolnicy prowadzący naturalny wypas bydła mogą uzyskiwać dodatkowe dopłaty. To właśnie jest naturalny, autentyczny przykład pracy radnych. Dziękuję panie prezesie, bo rolnicy powiatu brzozowskiego, gdzie bydło symentalskie zawsze było tutaj historią, jest tego mniej. Jest mniej, pomimo że mamy dwie rzeźnie, mamy dobre warunki, ale mamy też złą ustawę, ale to o uboju rytualnym. Ale dziękuję za to, co się wydarzyło. Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu szefa klubu parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego, kolega Jana Burego. Kolego prezesie powiatowym Polskiego Stronnictwa Ludowego, kolego ministrze, koledzy radni, bo tu jest dwóch radnych sejmików, kolega Darek Sobielaj i kolega Bartman, który pełni dwie funkcje, a nawet trzy, bo jest radnym prezesem Podkarpackiej Izby, jeszcze jest rolnikiem i ojcem 5 dzieci. Także ma wszystkie funkcje. Kolego burmistrzu. Nie ma czasu na uprawę ziemi, dlatego opyskuję od paru lat już jabłka ekologią, bo nie ma czasu nawet nawozów kupić i chemii. Kolego burmistrzu miasta i gminy Brzozów, panie nadleśniczy, panowie prezesi kół łowieckich, tutaj są też koledzy i panowie kierownicy powiatowej i sąsiednich agencji modernizacji rolnictwa z powiatów sąsiedzkich, koleżanki i koledzy. Spotkanie noworoczne, koncert noworoczny dzisiaj tutaj wspólnie reprezentowany w osobach prezesa zarządu powiatowego Marka Owsianego i zarazem zarządu powiatowego PZL w Brzozowie przez kolegę Darka Sobieraja, radnego sejmiku, ale obaj Darek i Marek pełnią też funkcję wiceprezesów zarządu wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego z tego okręgu krośnieńskiego. Ja chciałem bardzo podziękować wam za to spotkanie, bo jest to piękne miejsce w środku miasta Brzozowa, piękne centrum kultury, gdzie możemy się spotkać praktycznie co roku, jakbyśmy chcieli i właśnie w takim gronie lub jeszcze większym gronie, po to właśnie, żeby po pierwsze podsumować sobie rok, który za nami, trochę o planach na to, na rok 14, które są ciekawe, o którym za chwileczkę też powiem, Marek też jako prezes,
Darek Sobiera jako radny sejmik mówił o tym, ale też po to, żeby przy okazji wysłuchać pięknego koncertu, śpiewów, melodii. Daria śpiewała nam już, za chwilę będzie tutaj orkiestra Dęta, a na końcu oferował się minister Węgrzyn, też będzie po węgiersku śpiewał. Panie Wójcie, wiecie, że on zna język węgierski, angielski, z polskim też sobie nieźle radzi. No i oczywiście jeszcze jest znawcą węgierskich win. Ostatnio na przykład miałem taką okazję, dyskutując o tym, w jaki sposób przywrócić z powrotem sądy rejonowe, które zlikwidował minister Gowin. Myśleliśmy, że nie uda się, ale wysiłek, praca, upór daje swoje. Dwa tygodnie temu Sejm przyjął ustawę, którą rozszerzyliśmy formułę taką, że z tych 79 sądów, które Gowin zlikwidował, przywracamy automatycznie 41 niebawem. Później docelowo przywrócimy jeszcze 17, ale na tym nie przestaniemy. Istnieje taka szansa, że wytrwałość, skuteczność, upór sprawi, że wszystkie sądy rejonowe wrócą na miejsce. Ale właśnie wtedy rozmawialiśmy między innymi, bo ministrowie mają czasem w Warszawie jakieś takie marne mieszkania służbowe, ale powiem ci, że nie ma takiego marnego, ma 3 pokoje. No i byliśmy w tym jego pokoju razem z panem ministrem, rozmawiając na temat właśnie procedury, jak to szybko doprowadzić. Rozmawiał też z nami wtedy taki minister z Kancelarii Prezydenta, bo to była ustawa prezydencka, którą myśmy poszerzyli maksymalnie, żeby tych sądów więcej przywrócić. I wtedy robiliśmy taką degustację win węgierskich. Słuchajcie, nigdy nie piłem takich dobrych win, jakie pan minister Węgrzyn znajduje w piwnicy na Węgrzech. Nie wiem, jak on to robi, ale ktoś miałby potrzebę albo ochotę napić się dobrego węgierskiego wina Tokaju, to adres do Wojtka Węgrzyna, on wskaże najlepsze miejsca, gdzie Węgrzy za pół ceny sprzedają dobre wina. Panie ministrze, gratuluję, naprawdę dobrego hobby. Szanowni Państwo, ale już tak teraz bez żartów. Chciałem bardzo podziękować za ten ostatni rok ciężkiej pracy. Dla każdego z Was. Tutaj w pierwszym rzędzie, w drugim siedzą ludzie, którzy pełnią funkcję burmistrzów, radnych, powiatu, samorządu wojewódzkiego, pełnią funkcje w agencjach rządowych. To są funkcje publiczne. Ale wielu z Was w tych rzędach siedzi dzisiaj na tym spotkaniu tutaj i nie pełni funkcji ani w Radzie, ani w gminie. Ani nie ma funkcji państwowej, ani rządowej. Wielu ma własne prywatne gospodarstwa, wielu własne przedsiębiorstwa, wielu czasem być może nie ma pracy, wielu jest dzisiaj na emeryturze, na rencie, ale jesteśmy tu wszyscy razem, bo coś nas tu przyciągnęło. Wspólna idea, wspólne stronnictwo, wspólna partia, wspólne problemy związane z Polską lokalną, z Polską samorządową. Każdy z Was na swoim miejscu, tam gdzie pracuje, gdzie działa, zrobił w ubiegłym roku jakiś kawałek dobrej rzeczy dla swojej wsi, gminy, powiatu. Każdy z Was jest tak zwanym działaczem społecznym, ma taką żyłkę w sobie społecznika. Bo bez tego ani panie w KGW, ani w Związku Wędkarskim, ani w Kole Łowieckim, ani w samorządzie, ani w Radzie Sołeckiej, ani w Sołeckiej nie można funkcjonować. Ani nawet w klubie sportowym nie da się funkcjonować, jeśli nie ma odrobinę takiej żyłki społecznej aktywności działalności. Ja to wiem najlepiej, bo mój tata był przez 8 lat sołtysem swojej wsi, był radnym wiele lat gminy, powiatu, sejmiku wojewódzkiego, jeszcze Starego Przemyskiego województwa. Mój dziadek był też takim działaczem i wiem, że albo się to w domu ma i to się z domu wynosi, albo tego się nie ma. Albo się taką żyłkę społeczną ma, że się w domu nie usiedzi na 4 literach i się biega, coś robi, tworzy, buduje, albo się patrzy i narzeka i mówi, że ten wariat, który coś robi, coś pewnie z tego musi mieć, bo on w ogóle idzie i robi, i działa, i biega za czymś, i buduje coś. To pewnie coś z tego musi mieć. A to nie tak. Są ludzie, którzy muszą coś zawsze tworzyć. Do takich ludzi na pewno należy u Was Marek Owsiany, bo jest prezesem powiatowym, ale jest też wicedyrektorem Agencji Modernizacji Rolnictwa. I mogłoby mu to wystarczyć. Praca, Rzeszów, Noździec, i można powiedzieć, że wystarczy to wszystko. Ale jeszcze jest radnym powiatowym, ale jeszcze jest w Związku Wędkarskim, ale jeszcze jest myśliwym. Ja ostatnio byłem na jakimś polowaniu, nawet ostatnio widziałem, jak on Marek mi przysłał SMS-em, przysłał mi MMS-em na komórkę, teraz takie są nowe metody, nie? Zastrzelił dzika, potem jelenia i wysyła mi to wszystko na zdjęcia rano, o 6 rano patrzę, chłopie, czego będę rano wrócić, nie? On mówi, ja o 4 już poluję. Ale przy okazji ma czas na to, żeby zająć się inną działalnością. Uprawiać swoje hobby, uprawiać z kolegami, z przyjaciółmi inne zajęcia, na przykład właśnie wędkarstwo jako pasja też. Chciałem bardzo podziękować mu za to, że jest tak aktywny w wielu miejscach, bo to nie tylko jest praca urzędnicza, to jest także pomoc, pokazywanie, wciąganie, proponowanie ludziom, złóżcie wniosek do
Agencji Modernizacji do Programu Obszarów Wiejskich. Złóżcie wniosek o dopłatę w właściwym czasie. Złóżcie wniosek o mikroprzedsiębiorstwo w właściwym czasie. Bo z tego mogą być miejsca pracy. Chciałbym, Marek, żebyś dalej tak to robił. Bo rola nasza, rola ludzi, którzy są w działalności publicznej, społecznej, jest służebną rolą. My musimy czasem podpowiadać, pokazywać, co lepiej, mądrzej, więcej zrobić dla swojej lokalnej ojczyzny. Gminy, powiatu, województwa, czy nawet swojej malutkiej wsi. Chciałem bardzo podziękować też panu burmistrzowi Juszkowi Rzepce. Tak siedziałem przy nim teraz i jak każdy z nich tu poprzedniku moich występuje, to ja tak jednym uchem słucham tego, co tu mówią, żeby się nie pogubić, a drugim pytam się burmistrza Rzepki o różne rzeczy. Słuchajcie, budzi podziw. Budzi podziw każdego, jak się posłucha o paru cyfrach i wielkościach. Bo jeśli on mi mówi, że prawie 25 lat jestem naczelnikiem z przerwą, chwilową byłem starostą, a potem był burmistrzem. A przez 13 lat udało mi się w mieście i w gminie wybudować 8 hal sportowych, 15 boisk wielofunkcyjnych. To nie są rzeczy przypadkowe. To jest efekt ciężkiej pracy jego urzędu miasta i gminy, pracowników, ludzi, radnych, sołtysów, rad sołeckich, którzy muszą wspólnie z nim chodzić, myśleć, jemu czasem wiercić dziurę w brzuchu, ale mógłby machnąć ręką i powiedzieć, co mnie to obchodzi. Za 4 lata wybory znów coś naobiecuje. A on nie obiecuje, on po prostu buduje. Bo w tych trudnych czasach ostatnich 13 latach zbudować 8 hal sportowych przy szkołach czy gimnazjach, to jest potężny wysiłek finansowy. Ale patrzcie, jakie myślenie. Zamiast leczyć wady postawy, wady ruchu, wady krążeniowe, cukrzycowe czy otyłościowe, to budujemy hale sportowe. Potem nie musiałby Jasiu Bury w Sejmie robić ustawę o żywności śmieciowej w szkołach, bo mamy 30% wieku lat 11 otyłych dzieci i młodzieży i idziemy tak blisko jak Amerykanie, prawie, którzy mają takie biodra między innymi, bo jedzą fast foodową żywność. A Polska wydawało się, że ma żywność zdrową, nie musimy robić tego co Amerykanie. Okazuje się niestety nie. 30% dzieci wieku lat 11 cierpi w Polsce już na otyłość na 2 lata. Ale dzięki takiemu myśleniu samorządowców jak Józef Rzepka, że stwarza możliwość w halach sportowych, boiskach wielofunkcyjnych, ruchu, sportu i WF-u sprawia, że być może też nie musimy potem płacić niepotrzebnych pieniędzy jako państwo, przecież my wszyscy podatnicy, na potem leczenie skutków otyłości czy różnych chorób wynikających z braku. Panie burmistrzu, dziękuję też za to, że pan należy do tych burmistrzów, którzy nie są malkontentami. Jeśli budżet miasta i gminy Brzozów ma średnio rocznie 70 milionów z oświatą, to zapytałem się burmistrza, a ile wyście pozyskali środków z funduszy europejskich, unijnych przez ostatnie 7 lat na rozwój miasta i gminy, na inwestycje, na modernizację, na naprawy, na remonty, na różnego rodzaju miejsca pracy, na to wszystko, na infrastrukturę drogową i nie tylko. A on mówi, wie pan co, tak ogólnie to około 100 milionów złotych pozyskałem w 7 lat ze środków europejskich z różnych miejsc. Czyli więcej pozyskał w 7 lat środków, niż roczny budżet wynosi miasta i gminy. I to jest powód do radości. Bo mógłby tego nie robić. Tych pieniędzy by mógł nie wziąć. Wzięłyby je inne gminy, inne miasta lub Polska by je zwróciła do budżetu unijnego z powrotem. I to samo dotyczy się dzisiaj rolnictwa, przedsiębiorców, to samo dotyczy się samorządów powiatowych, samorządów gminnych, lokalnych, to samo dotyczy się dzisiaj wielu osób, którzy mają inicjatywę. Jak tego bonusu, tego wniosku nie wypełnimy, nie złożymy, nie zaryzykujemy czasem, to tych pieniędzy nie weźmiemy my, weźmie ktoś inny. To jest tak, jak niedawno w Sejmie była ustawa o uboju rytualnym. I też byli tacy posłowie z PiS-u, o dziwo, bo oni tak o wieś walczą ostatnio, z PiS-u, z Platformy PAN-u, którzy uważają, że oni nie będą zabijać ani krówki, ani cielątka, ani kurczaka, ani indyka. Ciekawe, co jedno nawiasem mówiąc. Ale w PiS-ie większość myśli, że kotlety to się z proszku tworzy w delikatesach centrum albo w Tesco. I też zagłosowali przeciwko ustawie uboju rytualnym. Choć dotychczas w Polsce normalnie ubój rytualny miał miejsce. Dlaczego? No bo Żydzi może mniej, ale Arabowie na świecie nie żyją korzonkami. Choć na pustyni mieszkają często, ale nie piją ropy. Tylko jedzą normalnie mięso, drób, jedzą warzywa i chcą się też dobrze odżywiać. Bogaty Arab wcina wołowina i owcze mięso, baraninę, ale biedny Arab też chce zjeść mięso, więc jada drób, kurczaka, indyka, jada to, co jest także dla niego religijnie możliwe do zjedzenia, czyli wieprzowiny nie jada, ale wszystkie inne rzeczy może jeść.
Ostatnio zagłosowaliśmy tak w Sejmie dzięki takim posłom, że Podkarpacka Izba Rolnicza i rolnicy w całym kraju zbierają teraz pod ustawą o obywatelską wniosek o to, żeby przywrócić w Polsce taki ubój. Dlaczego? Bo nasi posłowie myśleli, że jak nie będzie w Polsce uboju, no to my mamy spokojne sumienia, a może Arabowie wtedy z głodu umrą. Nie, nie umrą z głodu, tylko kupią we Francji, kupią na Litwie. Tą samą wołowinę tylko tam produkowano i francuski rolnik dzisiaj, od paru miesięcy, ma za kilogram wołowego mięsa 1 euro więcej, a polski za jedną sztukę wołowego mięsa, czyli za tak zwanego bukata, chłopi wiedzą o czym mówię, ma 1000-1500 mniej za jedną sztukę. No, takie są czasem efekty bezsensownych zachowań. Pokazuję to po to, żeby pokazać, jak właśnie na tym tle wyglądają ludzie sensowni. I burmistrz, który aplikuje o środki, o pieniądze, wypełnia tą lukę, zachowuje się pragmatycznie i sensownie. I kolego radny i prezesie Izby i rolniku Stanisławie Bartmanie. Burmistrz Rzepka ma jeden problem. Ma jeden problem. Jak wystartować za pół roku na burmistrza nie przekroczy 100%. Bo on w ostatnich wyborach miał 93% poparcia. W pierwszej turze wygrywa wybory na burmistrza. Dlaczego? Bo pracuje. Bo jego praca nie jest na modę, na wybory, na chwilę. Jego praca jest codziennie taka sama. Codziennie rzetelna służba ludziom. I dlatego ludzie też to widzą, doceniają, patrzą, bo mają oczy. Słuchają moje uszy. I poparcie 93%, jak było 3 lata temu, to teraz po tym, co robi dalej, jak robi, to może zabraknąć mu po prostu suwaka. Drodzy Państwo, ale znów, żeby nie mówić czasem, bo my w Polsce mamy tak w wielu gminach, że nic nie zrobiłem, a już się pochwaliłem. Na przykład, ostatnio taki europoseł jeździ po województwie i mówi, że on wreszcie broni polskich wędliniarzy, bo nie wolno, Unia Europejska zabroniła od tego roku, od września, będzie zabraniać wędzić więcej niż powinniśmy wędzić. Okazuje się, że rzeczywiście, nawet ja nie wiedziałem, że jest taka skala, ale okazuje się, że jeden kilogram wędzonej naturalnie kiełbasy, tak zwanej swojskiej, ma tyle samo substancji smolistych, co jedna paczka papierosów. Myśmy nie mieli nawet o tym pojęcia, tylko jak pachniała dębem, albo najpierw wiśnią, czy gruszką, czy śliwką, czy tak zwanym liściastym drzewem. Rewelacja. Rewelacja. Ale ktoś to zbada. Ktoś o tym mówi. Jeśli mówią, że, drodzy Państwo, na świecie, w Europie ludzie na nowotworach, choć nie jestem lekarzem jak Darek Sobiera, umiera niewiele. A w Polsce co piąty jest chory na nowotwora. Na świecie 1/3 wykrywanych wcześniej jest wyleczanych bardzo łatwo ludzi na nowotwory. A w Polsce wielu nawet nie ma jak gdyby tej prewencji, ludzie się często nie badają. Mamy problem społeczny. Szukajmy przyczyn. Papierosy są jedną z wielu. Ale może nawet to jest też problemem. Ale jeśli nawet, to róbmy wszystko, żeby zachować tradycyjny smak i jakość naszych wędlin, ale niekoniecznie zjadać dużo sadzy przy okazji. I okazuje się, że żeby wprowadzić w tym roku we wrześniu te limity inne, że musi być przebadana, muszą być inne te kilogramy na gramy na kilogramy substancji smolistych, to polski rząd już w roku 2005 i 2006 musiał wykonać stosowne badania. I nie wykonał. A dzisiaj mamy tylko tego skutki. Ale ten rząd i ten minister rolnictwa, w poniedziałek bodajże było duże spotkanie wszystkich przedsiębiorców, tych drobnych wędliniarzy z całego kraju, z samorządami województw z całego kraju. I po pierwsze, mają być wszystkie te zakłady przebadane, a potem będziemy myśleć, jak pomóc, żeby po prostu przemodernizować odrobinkę te zakłady, jak ma państwo wesprzeć, żeby nie zabić produktu lokalnego, jakim są wędliny, a zarazem pomóc ludziom, żeby nie produkowali tego, co jest niezdrowe dla organizmu. I okazuje się, że wielu dzisiaj producentów wędlin nawet nie ma pojęcia, co produkuje. Taki przykład. Ostatnio jest na takim spotkaniu jak waszym, a potem jest taki poczęstunek. Gorące, zimne dania. Zimne to było chyba coś takiego powyżej 40%, gorąca była herbata do tego. Podali też wędliny. Siedzę, jem te wędliny, naprzeciwko mnie siedzi małżeństwo. I mówi mi prezes, panie prezesie, to jest właśnie to małżeństwo, które ma tu ten piękny, tą piękną restaurację w tej miejscowości. I oni mają chyba taki świetny zakład mięsny. Ja tak szybko, zakład mięsny? A pytam się, a jak wy tam te badania robicie, jak tam macie te substancje smoliste, wędzone, jak sobie z tym radzicie?
Jakie macie te normy w ogóle, nie? Oni mówią, wie pan co? My mamy zakład z 25 lat, ale jakie mamy normy, my nie wiemy. Jak to nie wiecie? Myśmy nigdy nie badali. A, to tu jest problem. A to co robicie? Na razie krzyczymy, że to jest niedobre. Ale nie wiecie nawet, co podajecie w Jonastu. Nie wiemy. No to zbadajcie sobie. No teraz dajmy do badania, ale wie pan, kolejka jest długa, bo teraz wszyscy badali, nie? Więc czasem jest tak, że krzyczymy, wrzeszczymy, a nie wiemy do końca po co i dlaczego. A myślę, że możemy to robić wszyscy w spokoju, w ładzie i wspólnie. Drodzy Państwo, mówiąc o tym, że ktoś mówi, że ja zrobiłem wszystko, a innych nie widzi. To jest przykład inwestycji na przykład obwodnicy Brzozowa. To, żeby obwodnica powstała w roku 14 i 15, to po pierwsze muszą być pieniądze unijne to raz, ale żeby projekt taki przygotować, to taki burmistrz Rzepka Józef, tu siedzący, skromny człowiek, już 6 lat temu musiał zaprojektować razem z radnymi w budżecie gminnym, ile na projekt samorząd gminy miasta da. I łącznie przez 5-6 lat samorząd miasta i gminy przeszło 60% środków własnych dał na przygotowanie projektu obwodnicy. Żeby można było trąbić sukces i pieniądze wydać, to trzeba było wpierw je wydać na projekt, przygotować, na między innymi kwestie wykupowe, to wszystko są też pieniądze. Więc pewnie ojcu sukcesu będzie wielu, ale ktoś musiał za tym chodzić. To tak jak za tymi sądami rejonowymi. Ja w czasie ostatniego roku poznałem prawie 70 starostów i burmistrzów, których nawet nie znałem wielu z kraju, bo przyjeżdżali pod ministra sprawiedliwości, pod prezydenta, pod Sejm, walczyć o swoje sądy. Burmistrza Rzepkę widziałem, że walczył o sąd Brzozowy, ale starosty jakoś nie ujrzał. Bo jedni walczą, a inni udają, że walczą. Drodzy Państwo, w Polsce dzisiaj, teraz ten rok jest rokiem wyborczym. Każdy wie, że musimy walczyć o głosy w gminie, w powiecie, w sejmiku wojewódzkim, a wcześniej, czyli w maju, w wyborach do Europarlamentu. Bo jest to ważne, kto w Europarlamencie jest, kto jak działa, kto tworzy jaki wizerunek państwa polskiego w Unii Europejskiej. Jest też ważne, jak my walczymy o pieniądze unijne. Bo ta koalicja Platformy i PSL, my możemy mieć do niej różny stosunek, ale my w tej koalicji jesteśmy, bo uważamy, że ona dobrze służy Polsce, w tym Polsce lokalnej. Jeśli rząd Rzeczpospolitej, premier, minister rolnictwa, będąc w Brukseli parę miesięcy temu, wywalczyli dla Polski przeszło 106 miliardów euro, czyli razy 4 z groszami, bez mała 450 miliardów złotych na 7 lat na inwestycje, to nie są kwoty bagateli. To jest największy budżet z wszystkich krajów unijnych na najbliższe 7 lat, który dostaje Polska. Budżet, gdzie w tych 106 miliardach euro, 42,5 miliarda euro są środki na wieś, na rolnictwo, na dopłaty, na modernizację, na renty strukturalne, na młodego rolnika, na także tak zwane gospodarstwa niskotowarowe, na ich modernizację, to co mówił kolega prezes Bartman. To są także pieniądze między innymi na to, żeby tworzyć na wsi nowe miejsca pracy, w ramach mikroprzedsiębiorstw. To są pieniądze na wodociągi, na kanalizację, na małą retencję, na ameliorację, na internet szerokopasmowy, na odnowę wsi. Te pieniądze mają na to wszystko wystarczyć, żeby w 7 lat wieś, Polska, gmina, powiat się zmodernizował, by powstawały nowe miejsca pracy. Bo ideą Unii Europejskiej, naszego członkostwa w Europie jest też to, żeby tworzyć nowe, innowacyjne miejsca pracy. Teraz tutaj przyjechałem do Was z takiej gminy Chorkówka pod Krosnem, wójt z PSL-u, nawiasem mówiąc, wójt Andrzej Koniecki, prezes powiatowy PSL-u w Krośnie, powiecie ziemskim, oddawali do użytku na 5 hektarach wybudowany potężny taki logistyczny magazyn dystrybucyjny firmy Eurocash, 400 miejsc pracy, a dla gminy w perspektywie będzie około 1 000 000 podatków z tego obiektu, który tam powstał. Ten jeszcze obok niego zostają w najbliższym roku zbudowane 2-3 inne obiekty. Ale na gminie wiejskiej też się mogą rozwijać firmy i zakłady. Chcielibyśmy, żeby kraj poza wielkim miastem, poza Rzeszowem, Warszawą, Krakowem też się mógł dobrze rozwijać. Ku temu służy Agencja Modernizacji, ku temu są programy rozwoju obszarów wiejskich, ku temu także są pieniądze na modernizację, na firmy, na przedsiębiorstwa, na mikroprzedsiębiorstwa, bo warto to robić. A to się samo nie zrobi. Tego rząd nie zrobi. Tego nie zrobi burmistrz, starosta, tego nie zrobi radny Bartman, ani nadradny Sobielek. To musimy zrobić my sami. Każdy z nas osobno. Rolnik, młody człowiek, wykształcony po średniej szkole, po zawodówce też. Który pójdzie, popyta, złoży wniosek, przygotuje projekt, program, podejmie też ryzyko. Bo wczoraj byłem u takiej pani Krawcowej pod Głogowem, nawiasem mówiąc, teściowa mojego siostrzeńca. Tam sobie granitu szyję, bo tanio szyję. Patrzę, ma kupione piękne maszyny
takie firmy Overlock do szycia. W małym pokoiku 5x5. Na wsi, w piwnicy. Kobieta po lat 50. Pytam się, jak pani to zrobiła? Wie pan, napisała mi córka pracuje w banku, jest zwykłym głównym specjalistą, nic wielkiego. Specjalistą, pracuje. Napisała mi córka projekt do Agencji Rozwoju Tarnobrzega, no i dostałam dotację. Wie pan, mam jakieś szkolenia, jeżdżę, uczę się tu, tam, ale dostałam dotację 50 tysięcy, kupiłam wszystkie maszyny. A że mam zawód w ręce krawcowy i fachowy w rękach, no to mogę to robić. Ale wie pan, już nie wyrabiam, mam tyle zamówień, że muszę przyjąć do pracy kolejną osobę. Ale przez rok nie mogę, bo program tak zakłada. A ile pani dołożyła ze swoich pieniędzy do tych 50 tysięcy, żeby to kupić? Wie pan, nic. Bo jest taki program unijny, że 100% pokrywa Unia Europejska w ramach tego programu na miejsca pracy na wsi. To jest taki drobny, mały przykład wczorajszego wieczora, z późnej godziny wieczorem, bo byłem późno na przemiarce, jak wróciłem z sobą. Pokazuje, że nie musi każdy być rolnikiem. Można także na wsi, w gminie mieszkając, tworzyć inne miejsca pracy, tworzyć inne pomysły na życie, na funkcjonowanie. Tylko trzeba być wspólnotą, trzeba być razem, trzeba sobie nawzajem pomagać. I drodzy Państwo, Darek Stobierek, który dzisiaj tutaj jako radny sejmiku i lekarz występował, ja myślałem, że on to nie jest taki lekarz, że ciągle mówi o krwi, bądź mówi, że gdzieś tam nie mógł jechać, bo krwawienie było. Ja myślałem, że on to bardziej te tabletki da i to wszystko od razu robi się, a to nie tak, Darek. Bo on jest urologiem, a urolog to jest generalnie od spraw męskich i damskich, ale jest świetnym urologiem. Jest lekarzem, wojewódzkim konsultantem, nie dlatego, że jest PZL, dlatego, że jest ordynatorem dobrego oddziału urologii w Szpitalu Wojewódzkim w Krośnie, świetnym specjalistą i radnym rzeczywiście sejmiku. Mówi o tym, co zrobił, ale dobrze, że mówi, bo my czasem nie wiemy sami czasem, kogo mamy. Jako radny sejmiku zadbał o to, żeby w Szpitalu Brzozowskim były pieniądze parę lat temu, a teraz, żeby pieniądze takie same były w Szpitalu Krośnieńskim na budowę dużego bloku operacyjnego. Innowacyjne, nowoczesne miejsce pobytu pacjenta. Bardzo ważne i bardzo potrzebne. Ale wiem, że on jest takim człowiekiem, że na zawołanie, na potrzebę każdego samorządu, gminy, burmistrza, wójta, normalnego człowieka, zawsze się pojawi, zawsze będzie. Wiem, że tu pracował przez wiele lat także i dobrze służył powiatowi brzozowskiemu. Darku, chciałem Ci podziękować za te 3 lata pracy w samorządzie województwa, bo ja wiem, że Ty musisz dzielić pomiędzy pracą zawodową a społeczną. Nie jest to wcale łatwe, bo jeszcze przejazd między Krosnym a Rzeszowem. Ale to jest człowiek, który z pasją społeczną, dlatego że znam jego ojca. Ojciec jest świętokrzyskim w województwie prawdziwie zamieszkały, na stałe jest działaczem PSL-u, ale wiem, że syn się podał do ojca, jest też społecznikiem i działaczem. I wierzę w to, że w powiecie brzozowskim, tym razem po wyborach jesiennych, nie będzie 2 radnych powiatów, tylko będzie w prezesie Owsiany 5 radnych powiatów. Bo to jest tylko kwestia większego wysiłku. To jest kwestia większego wysiłku. I wierzę w to, że Komitet Wyborczy Powiatowy, na czele którego zawsze stoi Józef Rzepka, prowadzi kolejnych 5, no to powiedz, nawet starosta nowy może być. Tylko to jest kwestia wysiłku zbiorowego. Drodzy Państwo, żeby tak było, musimy uwierzyć my w siebie. Na tej sali jest około 200 ludzi. Policzmy razy 10, jak to się łatwo wszystko dodaje i liczy. Tylko tych wyborów za pół roku, za kilka miesięcy do powiatu, do sejmiku, do gminy, na burmistrza nie wygrają sami wójtowie, kandydaci na burmistrzów czy na radnych miasta czy sejmiku. Możemy je wygrać razem i wspólnie. I życzę Wam, żebyście taką wspólnotę na te wybory utworzyli. Chciałbym, żeby z tego okręgu wyborczego byłego krośnieńskiego województwa, żeby tym razem nie był tylko Darek Stobierek radny, żeby tu było 2 radnych sejmików, bo tu istnieje taki potencjał. Byłem kilka tygodni temu w Jaśle, w Uszczykach, w Sanoku, w Krośnie byłem tydzień temu na takim spotkaniu. Słuchajcie, drodzy Państwo, wszędzie jest potencjał. Wszędzie jest na spotkaniach powiatowych po 200, po 300 działaczy, samorządowców, przyjaciół PSL-u, przyjaciół ludowców. Przychodzą wybory, trzeba zrobić też ten dobry wynik. Także życzę Wam tego, żebyście tu wspólnie popracowali, żeby było 2 radnych sejmiku. Liderem listy oczywiście, informuję tu publicznie wszystkich, będzie do sejmiku za kilka miesięcy Darek Stobiera i będzie miał lidera listy do sejmiku województwa podkarpackiego z okręgu Wielkiego Województwa Byłego Krośnieńskiego. Szanowni Państwo, i na koniec. W maju 25 prawdopodobnie mamy wybory do Europarlamentu. Chcemy też w tych wyborach mocno zaistnieć. Chcemy zdobyć, może raz nam się uda w końcu zdobyć stąd z Podkarpacia mandat ludowca do Europarlamentu. To nie będzie łatwe, bo wyniki mamy, ale ordynacja jest tak ułożona, że okręgi duże mają szanse, mniejsze mają niższe szanse. Ale spróbujmy, postarajmy się.
To jest mobilizacja także nas, Zielonej Koniczynki, do wyborów europejskich po to, żeby pokazać, jakie są nasze szanse do wyborów samorządowych. Zróbmy wspólny wysiłek razem. W moim przekonaniu warto się wysilić i warto wypracować. Pana Nadleśniczego, bo wiem, że tu jest, uspokajam. Nie martwmy się. I nadleśniczy, i leśniczy, i ludzie pracy w lasach państwowych. Bo ta koalicja nie miała i nie ma zamiaru prywatyzowania lasów, bo i po co? Zrobimy coś innego. Za 2-3 dni w Warszawie w Sejmie zgłosimy wspólny projekt. Rządowy projekt Platformy i PSL-u wpisał do Konstytucji Rzeczpospolitej, żeby nie było już straszenia co 2, co 10 lat ludzi, że ktoś chce się na lasy, na prywatyzację rzucić. Piszemy do Konstytucji, że lasy państwowe są dobrym narodowym wszystkich Polaków. Ale nie może być tak, że jak Polska w kryzysie, od 7 lat Europa się zmaga z kryzysem, południe Europy bankrutuje bez mała, my też walczymy o każdą złotówkę, to nie może być tak, że jednym wyrywamy, czyli z KGHM-u zmienić dywidendę bierzemy, z Orlenu bierzemy akcyzę, bierzemy, podnosimy nawet trochę alkohol, żeby były grosze do budżetu, bo grosz do grosza się składa ten budżet. A jak go nie utrzymamy w ryzach tego budżetu państwa, czyli tego narodowego budżetu, wszystkich Polaków budżetu, to dziś Unia Europejska tak działa, że jak przekroczymy progi ostrożnościowe, to niestety nam zatrzymuje dotacje unijne. To tak działa. To nie jest tak, że dają, a wy sobie wydawajcie, jak chcecie. Nie. Są jakieś mechanizmy. To nawet w domu jest tak, że też żona da pieniądze, ale jak przekroczymy budżet, to powiem, że ona nie da, powie, stary, przepiłeś. Nie dam ci więcej. Tak samo działa i w państwie. To nie jest tak, że dają i dają, a wy tylko bierzcie i połykajcie, boście Polacy są głodni bardziej niż nie Niemcy, czy Francuzi, czy Brytyjczycy. No nie. Jak przekroczymy progi ostrożnościowe, to nam wstrzymują dotacje unijne, więc musimy trzymać budżet państwa w ryzach. Dlatego państwo szuka wszędzie pieniędzy. Ale nie po to, żeby przeżyć, tylko po to, żeby te pieniądze z lasów państwowych przez rok 14-15 przekazać na drogi lokalne i gminne. Ja to mówię często. Przecież po tych drogach też się wywozi drewno z lasu wielkim sprzętem ciężkim i też te drogi raczej od tego nie czują się lepiej, tylko czują się często gorzej. Więc w ramach takiej solidarności polsko-polskiej, leśno-samorządowej, w ten sposób nawzajem, że jeśli jedni mają dzisiaj trochę więcej, bo były lata dobre i sprzedaż drewna była dobra i ceny były przyzwoite, no to podzielmy się, bo lasy państwowe są państwowe, co nie znaczy, że są prywatne. To nie jest tak, że były przed wojną lasy własnością dziedziców, a dziś są własnością leśniczych. Nie. Lasy państwowe są własnością całego narodu, więc wspólnie budujmy przyszłość taką, żebyśmy się mogli tym pieniążkami nawzajem podzielić i zbudować także przy tych pieniądzach za te prawie 1,6 mld w ciągu 2 lat znów kilkanaście tysięcy dróg gminnych i powiatowych, polepszyć ich warunki, ich możliwości, bo taki jest nasz cel. Drodzy Państwo, na koniec pozwólcie, że wszystkim Wam tu zgromadzonym działaczom samorządowym, ludowcom, sympatykom, paniom z kół gospodyń, z OSP strażakom życzę wszystkiego najlepszego. Dobrych wyborów w tym roku, dobrego startowania wszystkim i panu burmistrzowi, i radnym do powiatu kandydatom, i do sejmiku. Tu się ten temu Darkowi liderowi listy do samorządu województwa, od razu to mówię. Wszystkim mam życzę sukcesu. Rolnikom życzę tego, żebyście poszli w ślady Staszka Baczmana, pierwszego rolnika Podkarpacia. On wie, jak robić w rolnictwie także pieniądze, mimo to, że jest działaczem społecznym i czasu ma na pracę w rolnictwie nie aż tak dużo. Ale też myśli i główkuje. Jakby nie Unia Europejska, też byłby mu ciężej. Ale że jest Unia od 7 lat, to też pisze wnioski, projekty, ma po to piątkę dzieci. I też myśli, jak robić, żeby te dzieci też były obok niego, koło niego, wykształciły się świetnie, ale żeby też mogły skorzystać jako beneficjenci z unijnej pomocy. Każdy z nas może robić tak samo. I róbmy to, bo po to jest te 7 lat kolejnych dobrych dla Polski i dla Polaków. Dziękuję bardzo. Zaproszenie na scenę pana posła Jana Brego. Zapraszamy również prezesa Podkarpackiej Izby Rolniczej Stanisława Bartmana w celu wręczenia odznaczenia imieniem świętego Izydora Oracza, patrona rolników. Szanowni Państwo, oznaka honorowa imieniem świętego Izydora Oracza nadawana jest na wniosek lokalnej społeczności przez Podkarpacką Izbę Rolniczą za szczególne zasługi i wkład na rzecz rozwoju podkarpackiej działalności rolniczo społecznej. Zapraszamy bardzo. Zapraszamy do odebrania odznaczenia panią Danutę Naleśnik z Końskiego.
pana Dominika Rędarczyka z Grabownicy Starzeńskiej, pana Zbigniewa Chrążaka z Dygni, pana Stanisława Domarackiego z Baryczy, pana Czesława Kędrę ze Zmiennicy, pana Tadeusza Kozę z Gorcowej, panią Sochę, pana Sochę Zdzisława z Nożca. Ponownie prosimy o lidera podkarpackich budowców, posła Jana Borego, i zapraszamy także pana Marka Owsianego, zastępcę prezesa zarządu wojewódzkiego PSL województwa podkarpackiego i zarazem prezesa brzozowskich struktur powiatowych PSL Centrum Brynczyk. Pozostanie na scenie jeszcze chwilkę lidera podkarpackich ludowców, posła Jana Borego, i zapraszamy także pana Marka Owsianego, który jest już na scenie, zastępcę prezesa zarządu wojewódzkiego PSL województwa podkarpackiego i zarazem prezesa brzozowskich struktur powiatowych PSL w celu wręczenia złotej koniczynki, oznaczenia nadawanego przez Naczelny Komitet Wykonawczy PSL-u na wniosek Prezydium Zarządu Wojewódzkiego. Złota kończynka to odznaczenie przyznawane za dotychczasowe zasługi i zaangażowanie na rzecz Polskiego Stronnictwa Ludowego. Niezmienna postawa, zaangażowanie w lokalną działalność PSL-u oraz działania społeczne. Zapraszamy na naszą scenę panią Dorotę Bluń, która oczywiście zasługuje na w pełni na to wyróżnienie. Zapraszamy do odznaczenia złotą koniczynkę panią Dorotę Bluń z Dygni. Dziękujemy bardzo. Szanowni Państwo, przed nami występ Orkiestry Dętej OSP Dylągówka. Orkiestra powstała w 1923 roku z inicjatywy Stanisława Pieńczaka. W początkowych latach istnienia występowała głównie z okazji świąt kościelnych państwowych, a już 4 lata później, bo w 1927 roku, witała ówczesnego prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Ignacego Mościckiego. Od 2006 roku funkcję kapelmistrza, dyrygenta Orkiestry Dętej OSP Dylągówka pełni muzyk Filharmonii Podkarpackiej pan Krzysztof Ogorzelec. Repertuar orkiestry to ponad 300 utworów obejmujących zakres muzyki klasycznej, muzyki rozrywkowej, polskich i zagranicznych wykonawców, poprzez muzykę filmową, patriotyczną, aż do wspomnianych już utworów bożonarodzeniowych. Orkiestra Dęta Ochotniczych Straży Pożarnych Dylągówka regularnie uczestniczy w przeglądach organizowanych na terenie całego kraju, jak i również za granicą. I tak, z międzynarodowej konfrontacji Orkiestr Dęty w Tyczynie w 2010 roku przywiozła drugie miejsce. Również w 2010 roku orkiestra w ramach wymiany międzynarodowej dała szereg koncertów na Węgrzech. Koncert głównie zgromadził 10-tysięczną widownię. Wśród ogromnej liczby wyjazdów koncertowych na podkreślenie niewątpliwie zasługuje ten z okazji 600. rocznicy bitwy pod Grunwaldem, gdzie na przedpolach Grunwaldu wraz z innymi zespołami odegrano koncert pieśni patriotycznych dla ponad 100-tysięcznej widowni. Natomiast w 2011 roku wraz z 40 orkiestrami zapewniła oprawę muzyczną przy świętej na Wadowickim Rynku z okazji upamiętnienia urodzin Jana Pawła II. Obecnie Orkiestra Dęta OSP Dylągówka liczy 30 członków. Jak sami mówią, siłą zespołu stanowi połączenie doświadczenia z młodością. Przed Państwem Krzysztof Ogorzelec, muzyk Filharmonii Podkarpackiej, kapelmistrz Orkiestry Dętej OSP Dylągówka wraz z orkiestrą. Powitajmy ich gorąco. Thank you.
Miasta Dęta z Dęgówki przywitała Państwa utworem Rock Opening. Repertuar jest bardzo zróżnicowany, o czym będą się mogli Państwo przekonać. Teraz popłyniemy z orkiestrą w rytm walca, taniec z Johannem Straussem, następnie utwór La Spaniola w wykonaniu solisty Damiana Tadli oraz dynamiczna polka Grzmoty i Błyskawice. Thank you.
zaprezentuje orkiestra będą Feuerfest, polka z udziałem dość nietypowego instrumentu, na którym zagra pan Władysław Majchrowski. Następnie utwór marynarska Serenada w wykonaniu Jakuba Szynala. Kolejno usłyszymy latynoskie rytmy, czyli mambo.
charakteryzuje się różnorodnością repertuaru. Gra utwory marszowe, rozrywkowe, filmowe, a nawet jazzowe. Usłyszymy teraz utwór Santa Maria, który zaśpiewa Aneta Pałka. Następnie standard jazzowy Blue Moon w wykonaniu Aleksandry Krzysztoń, a także marsz Radecki. And I'm no longer alone.
Thank you.
Państwa, Ochotniczej Straży Pożarnej w Drągówce. Dziękujemy pięknie za przyjęcie zaproszenia na nasz uroczysty koncert noworoczny. Dziękujemy panu kapelmistrzowi, kłaniamy się nisko. Dziękujemy solistom. Drodzy Państwo, nowy rok to nowe wyzwanie, ale Państwu życzymy, żeby ten nowy rok był rokiem bardzo pięknym, żeby same piękne dni Państwa mieli, żeby Państwo pozostali w zdrowiu. A my zapraszamy na naszą scenę organizatorów dzisiejszego koncertu noworocznego i już proszę pana Marka Owsianego, pana Dariusza Sobieraja i pana Bogusława Surmacza. Do siebie roku. Szanowni Państwo, słyszeliśmy tak piękne utwory. Myślę, że jest takim moim marzeniem, żeby taka orkiestra kiedyś grała, pracowała też w Gminoziec. Mamy orkiestrę, na razie się rozwija, rozkręca. Ale jestem pod wrażeniem tej muzyki, no i przede wszystkim młodości takiej muzyki, ludzi, którzy tutaj grają. Ale to ciężka praca, tu też jest mała miejscowość, Drągówka po drodze, ale tam też można taką orkiestrę było założyć na 90, z tego co kojarzę lat temu i tak pięknie gra. Jeszcze raz bardzo dziękuję kapelmistrzowi, którego prosiłem, żeby znalazł czas, bo ich czas jest bardzo napięty, bo grają koncerty noworoczne, ale mówi, tak do Brzozowa pojadę. Dziękuję bardzo. Chciałbym podziękować Państwu, że Państwo znaleźli czas, spotkali się z nami. Bo warto się spotykać. Kiedyś się ludzie częściej spotykali, nie patrzyli w telewizory, w inne jakieś tam ogłupiacze. Chodzili razem z kościoła na nogach, rozmawiali, dzisiaj wszyscy pędzą, najlepiej samemu w samochodzie. Nie mają czasu rozmawiać, a jest okazja. I dlatego spotkać się, porozmawiać, tak po ludzku, normalnie. Dlatego cieszę się, że widzę tylu przyjaciół, kolegów, znajomych. Będzie okazja porozmawiać i zapraszam wszystkich w imieniu Darka Sobieraja, Bogdana Surmacza. Zapraszam wszystkich na poczęstunek tutaj, na dół na słodycze, wyżej na świetlicę, na różne smakołyki, różne smaki Podkarpacia. I mleczne z Jasienicy, i mięsne z Kniei, lekko wędzone, i różne wyroby były pod kontrolą. Różne wyroby ręczne, pieczywo wypiekane jeszcze w sposób tradycyjny, gulasz w sposób bardzo tradycyjny wykonany. Także to akurat wszyscy nasi przyjaciele i koledzy ręcznie zaangażowali się i wykonali to. Też coś takiego mocniejszego jest z beczki dębowej, to jest ręcznie wykonane. Troszkę mocniejsze, ale zapraszam. Także zapraszam wszystkich. Ale chciałbym jeszcze na koniec podziękować szczególnie. To by się nie odbyło dzisiaj, to spotkanie przy przychylności pana burmistrza, to już dziękowałem, dziękuję bardzo, ale taką mrówczą pracę tutaj, żeby zorganizować parę różnych rzeczy, wykonała jedna osoba szczególnie. Dlatego zapraszam tutaj na scenę Martę Chorążak-Tabisz, która ona tu jak mrówka pracowała ponad miesiąc czasu, żeby wszystko pracowało. Zapraszam bardzo i brawo dla niej. Szanowni Państwo, dziękuję jeszcze raz orkiestrze, dziękuję pani Julii za wspaniałe prowadzenie. Zapraszam wszystkich Państwa na poczęstunek. Będzie okazja porozmawiać tutaj na dół, na kawkę, herbatkę, wyżej na różne rzeczy. Zapraszam bardzo. Dziękuję bardzo za przybycie.